Witam serdecznie. Obejrzałem sobie spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski między Górnikiem Łęczna a Legią Warszawa i teraz trochę o tym meczu opowiem, także zapraszam. Górnik Łęczna, Legia Warszawa, czyli spotkanie drugie Legii Warszawa już tego dnia, czyli we wtorek, 3 grudnia. Ponieważ o godzinie 17:45 Legia 2 Warszawa, czyli rezerwy stołecznego zespołu, zmierzyły się na własnym stadionie w Ząbkach z aktualnym mistrzem Polski Piastem Gliwice. Rezerwy Legii przegrały tamto spotkanie 0-2 po dwóch golach Gerarda Badii. Natomiast spotkanie w Łęcznej to zupełnie inna historia. Górnik Łęczna to zespół, który jeszcze kilka lat temu występował na co dzień w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, czyli w Ekstraklasie. W składzie Łęcznian, znaczy jeśli chodzi o cały skład, o całą kadrę Łęcznian, nadal mamy w zespole zawodników, którzy pamiętają Ekstraklasę. Niekoniecznie z Górnikiem, ale pamiętają. Między innymi jest to Paweł Sasin, Sergiusz Prusak, Paweł Baranowski, Leandro. A jeśli chodzi o aktualną formę drugoligowca, Górnik Łęczna znajduje się na drugim miejscu w tabeli i ma dość dobry bilans ostatnich spotkań, bo gdy spojrzymy na tabelę formy, czyli ostatnie 5 meczów Łęcznian w lidze, to aż 13 punktów na możliwych 15 do zdobycia. To jest jeden remis w 5 meczach, 4 zwycięstwa i Górnik Łęczna jest na fali wznoszącej. Aż szkoda, że właśnie skończyła się runda drugiej ligi, bo no ta wpasta została jakby przerwana. Nie przerwana, ale zamrożona. Jeśli chodzi o trenera, trenerem Górnikiem Łęczna jest pan Kamil Kiereś. Kiedyś trenował również zespoły ekstraklasowe, GKS Bełchatów na przykład. Mimo tego ten skład różni się mocno od składu, który spadał kilka lat temu z ekstraklasy. Głównie grają tam teraz młodzi, perspektywiczni zawodnicy z Polski. Ale przejdźmy do rzeczy. Poprzednie spotkanie Górnika Łęczna to zwycięstwo na własnym stadionie z Górnikiem Polkowice 2-1, a Legia Warszawa wygrała w ramach PKO Ekstraklasy z Koroną Kielce na własnym stadionie 4-0. Aha, i prawie zapomniałem, bo chciałem podczas robienia notatek o tym wspomnieć, że w momencie, kiedy Górnik Łęczna grał w Ekstraklasie, zawsze irytowało mnie, że komentatorzy i środowisko, dziennikarze, wszyscy nazywali Górnika Łęczna Łęczną. Jakby nie mieli własnej nazwy. Górnik Łęczna, kurde, to jest Górnik Łęczna, nie Łęczna. Przecież to nazwa klubu jest. Szanujcie ich. Górnik. Ja będę mówił Górnik przez cały ten film. Samo spotkanie zakończyło się wynikiem 2-0 dla Legii Warszawa. Bramki strzelali w tym meczu Wilia w 40 minucie oraz Kante w 48. Górnik Łęczna był bardzo schowany na własnej połowie, bardzo zagęścił środek pola. Nie dziwne jest to, gdyż no jest to zespół występujący na co dzień na trzecim szczeblu rozgrywkowym w Polsce, no i jakby technicznie mógł po prostu odstawać. A Legia Warszawa też trzeba wspomnieć, że wyszła najsilniejszym możliwym składem na to spotkanie. Tak samo zresztą jak wychodziła na Widzew Łódź, tak samo wychodziła na Puszczę Niepołomice. Legia nie grała słabo, Legia grała no, bardzo dużo piłką, praktycznie Górnik nie miał żadnej sytuacji na to, żeby zagrozić Legionistom w tej pierwszej połowie nawet. Było już naprawdę wiele sytuacji, że ta piłka po prostu już po strzałach mijała tą bramkę milimetrami wręcz, bo był taki strzał w przeciągu kilku minut było kilka strzałów gwili, które wydawało się już przy oglądaniu akcji, że piłka wpada do siatki, ale nie wpadała, oczywiście. No i w 40 minucie, tak jak mówiłem, Gwilia w końcu strzelił bramkę, ale wcześniej też był słupek oczywiście i on już musiał dobić na pustą, no i się przełamali. Ta bramka była jak najbardziej zasłużona, bo mówię, Górnik nie był w stanie praktycznie nic zrobić. W pierwszej połowie w Górniku Łęczna podobał mi się taki zawodnik z numerem 40. Zawodnik z numerem 40, czyli Korczakowski, był przez całe spotkanie tak naprawdę bardzo wyróżniającym się zawodnikiem w Górniku. Bardzo dużo prowadził piłki, był widoczny, dobrze rozgrywał, prowadził, potrafił mijać zawodników Legii. Tak. Jeśli mam go ocenić, to według mnie zagrał bardzo dobrze. No i do przerwy zasłużone 1-0 dla Legii Warszawa. Bardzo zasłużone, tutaj nie było żadnych jakby zastrzeżeń o ten wynik. I druga połowa, no to spotkanie całe tak naprawdę takie było. No Legia grała,
miała mnóstwo sytuacji, no i w drugiej połowie, na samym początku praktycznie Jose Kante bardzo ładną indywidualną akcją minął bramkarza Górnika Łęczna i na pustą bramkę skierował piłkę do siatki. No i przez cały mecz, z drobnymi wyjątkami, Legia stwarzała sytuację tak dość cyklicznie. Wynik tego meczu to jednak tylko 2-0 dla stołecznego zespołu. No były przebłyski Łęcznian w kilku momentach tej połowy, natomiast no nie były one w stanie nic tak naprawdę zagrozić Legionistom. Mieliśmy jeszcze oczywiście oprawę, bardzo ładną oprawę Górnika Łęczna w drugiej połowie. Jedna z przyjemniejszych ozdób tego meczu. I jakbym miał podsumować to spotkanie, jeszcze zanim przejdziemy do plusów zawodników oraz do następnych spotkań tych zespołów, to to spotkanie na pewno Legii było ciężej wygrać niż spotkanie na Widzewie Łódź, ale wydaje mi się, że ten mecz można porównać do tego spotkania, które Legia rozegrała w tym sezonie też w ramach Pucharu Polski w Niepołomicach z Puszczą. Tam Legia wygrała 2-0 i też przez cały mecz miała pod kontrolą całe spotkanie. Jeśli chodzi o plusów zawodników tego meczu, ja sobie ich wypisałem. Tak jak mówiłem, w Górniku Łęczna bardzo podobał mi się ten zawodnik środka pola z numerem 40 Korczakowski. A jeśli chodzi o Legię Warszawa, było ich wielu, bo cała Legia zagrała bardzo równo. Bardzo podobała mi się postawa tego zespołu w tym meczu. I teraz wymienię tych zawodników, którzy najbardziej mi się podobali. Byli to Kantek, Wilia, Karbownik, Lukinias, Martisz, no i jeszcze dodałbym Jędrzejczyka. Pewnie dodałbym jeszcze kilku zawodników, no ale mówię, cała Legia tak naprawdę zagrała dobrze. Bardzo konsekwentnie przede wszystkim. I można powiedzieć, że Legia jak na razie obok Piasta Gliwice to zespół, który bardzo konsekwentnie zmierza ze szczebla na szczebel, aż do nie wiadomo gdzie w sumie. Dziękuję Wam za uwagę, widzimy się w następnych meczach Pucharu Polski. Cześć!